Czogiem czogiści. W tym odcinku Serie News zaczniemy od tematu zbliżającego się wydarzenia na apie globalnej o nazwie Armageddon. Ma być to taka mini kampania, która ma trwać kilkanaście dni i według słów angielskiego committee managera ma ona wystartować już 10 czerwca, czyli teoretycznie za 5 dni, dla serwera EU. Wiadomo, nie należy traktować słów tego managera jako wyroczni, ponieważ takie plotki w przyszłości już nie raz, nie dwa się po prostu nie potwierdzały, ale jednak warto na to zwrócić uwagę, przygotować sobie wieczorki, jeżeli jesteśmy zainteresowani taką nagrodą. Przypominam, czołg otrzyma 4,5 graczy za darmo, za to będzie też okazja kupić ten czołg. Dokładnie będzie można kupić 6,5 sztuk yy, takich IS-ów piątych, dla osób, które zajęły również wyższe miejsca wyższe lokaty w tej kampanii, w takiej tabeli, która pewnie będzie dostępna ogólnie. I co? Ja oczywiście mogę powiedzieć, że w kampanii brać udział będę, to na pewno, bo sam czołg jest po prostu według mnie interesujący i też widzę dla siebie szansę w takiej kampanii. Postaram się oczywiście umieszczać filmy, taka relacja z tego wydarzenia na apie globalnej, już ostatniego, na tej wersji 1.0, Przypominam, już niedługo będzie wersja 2.0, która wprowadzi wiele zmian. O nich co nieco więcej z newsów poprzednich mówiłem. Poza tym także warto wspomnieć, że IS-5 otrzyma specjalny kamuflaż i będzie on wyglądał następująco. Takie ciemno-jasne barwy. W ogóle sam kamuflaż mi się podoba. Jeżeli chodzi o takie dodatki, to na bok wieży będzie napis 11 i także sowiecka gwiazda, której akurat bym tutaj chętnie nie widział. Tak to wygląda na jednej z map. To jest, jeżeli nie pamięć nie mieli, Stalingrad. Te charakterystyczne tory kolejowe. A tutaj, być, tutaj powinna być rzeka Wołga, ale jej akurat nie ma, bo nie zmieściło się, nie było miejsca dla niej. No, wygląda to bardzo fajnie, tylko ta wieża z tą gwiazdą sowiecką. Dobra. Lecimy dalej. Nieudokumentowane zmiany patcha 9.8. To powinno Was zainteresować. Ja postaram się mieścić link w opisie, abyście sobie to szczegółowo przeczytali, jeżeli interesuje Was takie dokładne tego streszczenie. Natomiast e, ja powiem tylko od siebie, że i7 dostał BAFA, T30 dostał BAFA, e, T28 prototyp dostał BAFA. Zobaczcie, jak to wygląda. Zmniejszono rozrzut działa podczas obrotu zawieszenia. Stokowego i wmaksowanego także jeszcze tutaj dla tej topowej armaty 155 mm UT30, z takich jeszcze ważnych rzeczy i 7 krócej celuje, także zmniejszono rozrzut działa. Jeszcze jest i 8 i takie inne mniejsze czołgi, które akurat mnie za bardzo nie interesują, no i idźmy dalej. Tutaj akurat już news dotyczący Armored Warfare. Jak dobrze wiecie, do 3 czerwca trwały testy zamknięte dla osób, które miały taki kod. Ja też takich parę kodzików rozdałem na streamie od siebie, no i testy zostały zamknięte póki co. Niedługo ruszy już kolejna faza testów i w nich dostępne będą nowe pojazdy. Będzie to M1 Abrams, T-80, Leopard 2, Challenger 1, BMD 4, Warrior, Kolejne BMP Love, Centauro i Stingray. Te pojazdy są tutaj dokładnie przedstawione na zdjęciach, także jeżeli ktoś chciałby sobie popatrzeć, nawet zrobić jakąś tapetkę z tego, to postaram się umieścić link w opisie. No mnie oczywiście interesuje głównie Abrams, o nim najwięcej słyszałem. Także co nieco o BMP, Lavach, Challengerach, Leopardach. No chyba najmniej to kojarzę w ogóle tego BMD i Centauro, to w ogóle jakoś mi nic nie mówi. O Stingrayu nieco w innych grach pamiętam było. No w ogóle ja swoją wiedzę historyczną opieram głównie na grach. Eee, akurat tylko II drugi, wojny światowej temat więcej znam, bo mam dużo książek o tym i czytałem to jak byłem dzieckiem. W ogóle dziwne. Dziecko interesuje się w wieku 8 lat II wojną światową. <laughs> Zamiast jakimiś tam krótkami tego to tym. No ale jakoś tak było ze mną. Poza tym dam również link do tapet. Na czerwiec, jeżeli chodzi o to Warfare, to mam tutaj tapetkę Abramsa. Jeżeli chodzi o WoT, to M26 Pershing. Te tapetki są w różnych rozdzielczościach, ja postaram się dać link w opisie, abyście sobie pobrali. Co mamy dalej? Wargaming na swoim Facebooku opublikował dwa zdjęcia, które przedstawiały taki jakby nieukończony jeszcze model jakichś pojazdów, nie wiadomo dokładnie jakich. Możemy się domyślać, że był to Wickers jakiś tam e, lub też 7TP tutaj akurat polski czołg się kłania e, e, powstał on i brał udział podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku, co nieco o nim słyszeliśmy pewnie, bo e, dużo się o nim mówiło o takiej premce, która mogłaby być na jednym z niższych tierów. E, tutaj mamy dokładną historię tego pojazdu, jak to się stało, że w ogóle powstał e, no nie było najszybszy, zobaczcie. 37 km na godzinę z działem i z takim pancerzem, jaki miał, nadałoby się na chyba trzeci poziom, może nawet drugi. Zobaczcie, armata Bofors brytyjska kalibru 37 mm. Mamy także rendery zdjęcia, które przedstawiają kanony jak z pancera. Tak one wyglądają. Przypominam, jest to niemiecki niszel czołgów premium, który i jest w pewien sposób przedłużeniem E25. <laughs> o nim także było sporo w newsach, także może nawet rzucę linka w opisie, jeżeli nie zapomnę. Co mamy więcej? Świat nowe pismo od ekipy CD Action. Jest taka ciekawostka. Jeżeli ktoś czyta pismo z CD Action, to powinien się nawet tym zainteresować, bo to pewnie będzie w podobnym stylu. Ma to być takie pismo, które po prostu będzie o. Grze World of Tanks, tylko poświęcone, i tam będzie wiele takich poraników dla nowych graczy, które powinny ułatwić start tej produkcji. W kioskach już od 11 czerwca pismo będzie kosztować 13 zł. Z uwagi na start tej, tej gazety, właśnie twórcy jej będą chcieli rozdać nagrody w postaci. Ponad 300 kodów bonusowych, w tym także na typ 59 także no ciekawa sprawa, jeżeli czytacie po prostu CD Action, to może się tym zainteresujecie. Co mam więcej? Type 89 Chiro. Prosto z testu Jak dobrze wiemy, od dawna mówi się o japońskiej linii czołgów ciężkich, mamy na razie tylko linię medów i to wygląda tak dość biednie. No, i po prostu World Gaming kombinuje, kombinuje. Ciągle dochodzą nowe screeny, które przedstawiają czołgi w tej gałęzi. heavy'ków, No, i to jest jeden z pierwszych pojazdów. Drugi poziom, który ma nadejść w wersji 910 z całą linią, czyli teoretycznie, za dwa patche, tak? Wygląda to tak trochę biednie, prawda? Zobaczcie, no takie malutkie coś. Przypomina jakiegoś takiego traktora z minilówką. Z tego opisu mam tutaj do wyczytania, że. No już w momencie, kiedy ten czołg powstał, był przestarzały, także. Heh, um, znaczy jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej był przestarzały, także. No, lipa, lipa, straszna. E, co tu w ogóle jest, jeżeli chodzi o statystyki? 200 HP. No, wolne to będzie na pewno. Pancerz też taki przeciętny bardzo. Działko będzie stosunkowo dobre. 57 mm. 75 uszkodzeń, ale tylko 30 penetracji. Nie z DPM 2000, kurde. No ale poza tym, no to będzie to wolne, kurde, sobą pancerzone. łatwe cel do wyeliminowania dla jakichś hobbits niższych tierów. Ciekawie jest, ten wychył działa. Minus 15 stopni. <gryw> I tutaj jeszcze jeden screen trzeciego poziomu, który będzie już yy, znacznie większy. Przypomina mi on nawet takiego trochę KW-5 z tym, kurde, tutaj kiblem. <laughs> Tylko, że trochę niższy i tak. Jeszcze ten was. Wydaje mi się, że to będzie kolejny jeżdżący weak spot, ale to się zobaczy. Nie mam na razie parametrów tego pojazdu. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Sporo takich niewiadomych jeszcze jest w tym wszystkim, ale no tak to właśnie jest głównie z newsami w Wojcie. Także to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.